Rusza sezon na Śląskie. Czyli garść pomysłów na to, jak zabić jesienną nudę. Sposobów na walkę z bezczynnością jest wiele. Wystarczy znaleźć trochę czasu i ruszyć w Śląskie. W podjęciu takiej decyzji ma pomóc nowa kampania turystyczna województwa śląskiego. Dynamiczne spoty reklamowe promujące atrakcje regionu, uroki Beskidów i Jury oraz wyjątkową industrialną przestrzeń mają trafić w gusta głównie młodych i aktywnych ludzi. Turystyka jest coraz bardziej znaczącym elementem gospodarki województwa. Z badań wynika, że szczególną popularnością cieszą się właśnie przyjazdy weekendowe i sądzimy, że jest to szansą w tym jakby sezonie po sezonie, a więc po sezonie letnim, urlopowym właśnie liczymy na to, że przyjdzie ten sezon na Śląskie. Myślę, że mamy atuty, a efekty będzie można ocenić bardzo łatwo. Wspomniane efekty w przypadku tej kampanii będą bardzo wymierne. Po zakończeniu akcji organizatorzy otrzymają komplet informacji i liczbę osób, która skorzystała z promocji. To może przełożyć się na przygotowanie nowej oferty, uszytej na miarę potrzeb. Sezon na Śląskie to pierwsza w Polsce wojewódzka kampania produktowa. Obok walorów turystycznych oferuje turystom szereg zniżek i atrakcji z rabatami nawet do 50%. Między innymi w hotelach, restauracjach i ośrodkach kultury w całym regionie. Liczba obiektów, które biorą udział w akcji, jest imponująca, a wszystkie można znaleźć na specjalnie przygotowanej stronie internetowej projektu. Prawie 200 hoteli, restauracji i obiektów to jest naprawdę niezły wynik i bardzo szeroka oferta. Myślę, że bardzo to też pozytywnie wpłynie na efekty kampanii, bo pomysły i filmy to jedno, a no, najważniejszy tutaj argument na końcu to jest zniżka na coś i to coś jest bardzo duże i ciekawe. Kampania turystyczna to tylko jeden z elementów jesiennej ofensywy promocyjnej województwa śląskiego. Drugą częścią tej spójnej układanki ma być oferta skierowana do przedsiębiorców. Cel, który przyświecał jej twórcom, jest prosty – utrzymać pozycję lidera. Województwo śląskie od lat znajduje się na szczycie rankingu atrakcyjności inwestycyjnej, a nowa kampania ma być krokiem w ustabilizowaniu jego pozycji na gospodarczej mapie kraju. W kampanii Śląskie sukces w genach zwrócono uwagę na rolę czynników, które wyróżniają nasz region i stanowią unikalną wartość. Naszym największym atutem są bez wątpienia ludzie. Wykształcone kadry, ich potencjał i podejście do pracy to wszystko sprawia, że warto lokować tu swoje pieniądze. I warto w te kadry inwestować już od najmłodszych lat. Śląskie to z pracy to kolejna rzecz, z której słyniemy i taka kultura pracy technicznej. Od pokoleń tutaj żyjemy w miastach i pracujemy w przemyśle. To jest naprawdę wartość, która jedynie w naszym regionie występuje. Jeśli dodamy do tego blisko 200 tysięcy studentów w województwie śląskim uczących się na 45 uczelniach, ponad połowa z nich to będą właśnie przyszli inżynierowie czy ekonomiści i do tego dodamy najlepszą w kraju infrastrukturę transportową, no to warto podkreślić właśnie te nasze trwałe przewagi. By je wykorzystać, należy wyjść do inwestorów z gotową ofertą. Możliwości te reprezentować będzie 30 najlepszych lokalizacji z całego regionu. W obwodzie jest także 170 kolejnych. Kampania potrwa do końca września i dedykowana jest na rynek polski. Opiera się na motywie łańcucha DNA, który symbolizuje wrodzone cechy i wartości mieszkańców regionu. Głównym kanałem komunikacji ma być reklama zewnętrzna ulokowana w trzech miastach – Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Oprócz tego reklama pojawi się w internecie i prasie branżowej.